Wojsz, Jacek Swoboda, witam w szybkich... Dawno się nie widzieliśmy, prawda? Witam w szybkich mediach. Mamy poniedziałek dzisiaj, 5 lutego 21.30 minęła, no jesteśmy prawie punktualni. Proszę Państwa, ja mam plus 4 za oknem, ale tam zapowiadają jakąś apokalipsę. My będziemy na ten temat rozmawiać. Dzisiaj strasznie wiało tutaj u mnie, no. Zwiało mi wszystko z tarasu, co tam w ogóle stoi. A potem jakiś taki deszcz się zerwał i w ogóle... Ja to już bym chciał, żeby się ta zima skończyła, ale to się nie zanosi. Oni zapowiadają, że jakieś mrozy mają nadejść znowu. No nic, zmieńmy temat na bardziej przyjemny. Wszyscy o tym mówią, że będzie atak na Trybunał Konstytucyjny. Dzisiaj między innymi na przykład napisał o tym Dziennik Gazeta Prawna. Według rządowych źródeł Dziennika Gazety Prawnej ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły i nadal brane są pod uwagę dwa scenariusze. Pierwszy, by przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego rozpocząć już na tego tygodniowym posiedzeniu Sejmu. Drugi, żeby połączyć je z większym pakietem zmian na następnym, na kolejnym posiedzeniu, czyli po 20 lutego. I te decyzje mają zapaść na początku tego tygodnia. Rozmawiamy, co zrobić, by było jak najlepiej i nie narazić się na jakieś zarzuty z księżyca, a jednocześnie, by każdy z czterech sygnatariuszy porozumienia miał pełną motywację, żeby bronić tej inicjatywy. Tak powiedział Dziennikowi Gazeta Prawna, anonimowy, bo nie wymieniony z nazwiska polityk koalicji rządzącej tej większości sejmowej. Dlaczego ja mówię, że to jest ważne? To jest ważne, proszę Państwa, no bo tak jak śpiewał Grechuta, no ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, a przed nami jest najważniejszy w tym tygodniu dzień, czyli sobota. W sobotę o 13 zbieramy się pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie i będziemy bronić ostatniego szańca praworządności. Ten pierwszy scenariusz, o którym pisze Dziennik Gazeta Prawna, zakłada przyjęcie przez Sejm uchwały uznającej wybór 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego za nieważny. Tam chodzi o trójkę tych, jak oni to nazywają, sędziów dublerów. Mariusz Muszyński, Justyna Piskorska, Jarosław Rębak. No i oczywiście pani profesor Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. W ich przypadku podstawą ma być zarzut stronniczości oraz teza, że w momencie powołania do Trybunału Konstytucyjnego nie spełniali kryterium wieku. Tak podaje Dziennik Gazeta Prawda. Dzisiaj neomarszałek rotacyjny Szymon Hołownia w takiej rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Trybunał Konstytucyjny już od dawna nie spełnia roli sądu konstytucyjnego, a ostatnie działania tego Trybunału to według rotacyjnego neomarszałka kuriozum, które goni kolejne kuriozum. Hołownia zaznaczył, że trzeba się jakoś do tego odnieść. Ja cytuję, tak powiedział. Zastrzegł, że aby to zrobić, należy mieć pakiet rozwiązań, które można położyć na stole, a nie tylko wskazać, że Trybunał Konstytucyjny ma deficyty. Tak sobie myślę, my jeszcze na ten temat też będziemy rozmawiali a propos tych rozmaitych zawirowań, kto tam będzie ostatecznie kandydował na urząd tego prezydenta. Rodacy, naprawdę chcielibyście, żeby taki, nie będę się wyrażał, sąd pozwolił tylko na debila, no, żeby taki ktoś z takim wykształceniem, jakie ma Hołownia, ja cały czas wracam do tego, bo ja bardzo chciał, żeby on pokazał tę maturę. No przepraszam najmocniej, no ja mogę dać przykład, wziąć każdy dyplom. Ja na przykład taki kurs skończyłem, no będę się chwalił, że potrafię komunikować no trudne decyzje takie bardzo. Tak, organizują niektóre instytucje takie kursy. To takie dyplomy też mogę pokazać. Panie marszałku, pan pokaże tę maturę, co? Bo jakoś tak, wie pan, z tym wykształceniem, że ono średnie biorąc pod uwagę to, jak się pan perliście wysławia, jakie pan banialuki opowiada, to ja bym bardzo chciał zrobić takie sprawdzam. Hołownia zaznaczył, że
Trybunał, który nie zbierał się miesiącami, teraz kaskadowo, jak automat, jak pistolet maszynowy, wydaje orzeczenia w sprawach, które w ogóle nie są, czy nie powinny być w przedmiocie zainteresowania Trybunału Konstytucyjnego. To jest już nawet nie kpina z Sądu Konstytucyjnego, tylko po zejściu na dno, pukanie w to dno od spodu, tak powiedział. Słyszałem, że niektórzy politycy mówią, że decyzje polityczne w tej sprawie już zapadły. Takie deklaracje składają zwykle politycy, którzy nie uczestniczą w rozmowach. Decyzje nie zapadły. Rozmawiamy i mam nadzieję, że szybko będziemy gotowi do jakiejś konkluzji i do tego, żeby ten temat na Sejmie stanął. Na dziś nie zanosi się na to, żeby to miało miejsce w czasie najbliższego posiedzenia. No już był takiej świętej pamięci wicemarszałek, który w Sejmie mówił, że nie po raz pierwszy. A nie cytujmy, bo to przed 22 jest. Tam chodziło o to, że stanął. Pan Lech z Milanówka, dobry wieczór. Dawno pana nie słyszałem, panie Lechu. No tak, bo ciężko się zadzwonić. Dobry wieczór. Panie redaktorze, chciałem się zatrzymać na dwóch wywiadach. Jakieś pół godziny temu w Polsacie był wywiad z sędzią justycji. I powiedział, że, bo były pytania o to, jak zostanie rozwiązana sprawa Trybunału. Mówi, my tu mamy takie przygotowane ustawy, które tą sprawę załatwią. Te ustawy możecie państwo zobaczyć na stronie Fundacji Batorego. Fundacji Batorego, która jak wiemy jest sponsorowana przez niejakiego Sorosa, no i stamtąd będzie dla nas źródłem prawa, prawda? To jest jedna sprawa, to jest taka do dyskusji, no ale to jest po prostu, dla mnie to jest kompromitacja, że sędzia, polski sędzia, coś takiego mówi i występuje tak w ogóle bez żadnych... Tak. Druga sprawa to jest taka, trochę się martwię o tą naszą republikę i o tą naszą stronę. Wie pan, słuchałem chyba, to było wczoraj czy przedwczoraj, wywiad był pani Gujskiej z zaproszonymi gośćmi. Jeden to był tam z tej 2050, i ktoś z pisowców. Jednak mam zastrzeżenia do tego, w jaki sposób to pani Gujska z całym szacunkiem prowadzi. To nie powielajmy tego, co się dzieje w TVN-ie i prawda u pani Moniki O. Nie można przerywać człowiekowi, niezależnie od tego, co tam o nim myślimy, jak on, zaprosiliśmy go, niech się wypowie. A on naprawdę nie można tak robić, bo to po prostu, mnie się to nie podoba, chociaż tu popieram wszystko, ale mi się to nie podoba, że nie można tak prowadzić wywiadu. No dajmy się ludziom wypowiedzieć, a potem komentujmy to. Następna sprawa to jest taka. Pan często zaprasza do studia pana Czarneckiego. No z całym szacunkiem. Ale i on mądre rzeczy mówi, ale naprawdę czy my nie ma... W Sejmie jest 400 tam iluś posłów, z tego znaczna część to są posłowie PiSu. Czy my nie możemy zaprosić kogoś, nie wiem, młodszego, nowego, niech coś powie. Czy my ciągle musimy zapraszać tych samych ludzi? I z tego wynika jeszcze taka kwestia, że najwyższy czas przyciągnąć do oglądania i do udziału jak gdyby w tej naszej republice ludzi młodych, a tu jakoś ja tego nie widzę. Więc taki apel jest, czy możemy coś w tym temacie zrobić. Owszem, jest tam ten program taki pana Safarowicza, chyba on się tak nazywa, i tej pani, który tak troszeczkę jak gdyby właśnie rozwiązuje ten problem, ale to jest wszystko za mało. Troszkę trzeba odświeżyć tych ludzi, z którymi pan i inni dziennikarze w tej naszej republice rozmawiają, bo powstał taki czas, że republika może się rozwinąć jako stacja, prawda, bo się no, znaczna część ludzi przerzuciła na oglądanie tej telewizji, dlatego że gdzie indziej, no tam jest wszystko odwrócone znowu o 180 stopni i znowu wieje propagandą, no, tylko że już teraz są słuszną. No jeszcze mógłbym dużo jeszcze mówić, ale w każdym razie pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Bardzo uprzejmie dziękuję. Wszystkiego dobrego, panie Lechu. Już śpieszę z odpowiedziami na te wszystkie wątki, które pan poruszył, bo sobie notowałem.
Pan powiedział, że ten sędzia, który był tam w Polsacie, ten z Justicji, i użył pan takiego sformułowania, że to jest do dyskusji. No nie, no właśnie to jest poza dyskusją. Oczywiście, że to jest praworządne i demokratyczne. To się ukazuje, te projekty, na stronie Fundacji Batorego i to jest w porządku. To jest z definicji praworządne i demokratyczne. Do tego jest nawet niepotrzebny ten sędzia z Justicji. O Kasi pan mówił. Panie Lechu, kochany, ja coś panu powiem szczerze, tak między nami, tylko proszę jej nie powtarzać, żeby tam jakaś soduwa nie strzeliła. Ona powinna być beatyfikowana, jak ja na to patrzę, jak ona tam z tymi migrancami rozmawia, bo ja ją podziwiam, no. Ja nie wiem, utopił, udusił, coś bym opluł, nie wiem, co, ja się nie nadaję, absolutnie. Ja odmawiam. Moim zdaniem robi to naprawdę z ogromną klasą i tak ten. Nie wiem, o jakim dokładnie, konkretnie przypadku pan mówił, no ale jak tam był jakiś taki, za przeproszeniem, nie będę się wyrażał. Jeszcze raz powtarzam, że sąd pozwolił tylko na debila i koniecznie chciał dziecko w brzuch wmawiać i tego kota męczył, że go tak obracał cały czas do góry nogami, no to musiała jakoś reagować. Pan powiedział o Czarneckim. Proszę pana, to jest moja prywata. To jest mój jedyny gość. Ja już innych gości nie mam. To jest do sprawdzenia. To jest mój jedyny gość. I powiem panu, że za każdym razem, jak go widzę, to ja sobie myślę o Pawełku Zarzecznym. Pawełek Zarzeczny to był świetny kumpel. A jak się znalazł w takiej bardzo trudnej życiowej sytuacji, to jedyną osobą, która podała mu wtedy rękę, był właśnie pan europoseł Ryszard Czarnecki. Ja to głęboko szanuję. A Paweł Zarzeczny, o tym pamiętam, prowadził program Ból Głowy. Tu, w tej telewizji. Nie powiem, że siedział dokładnie tu w tym miejscu, no bo w domu jestem, ale no prawie tak jakby tak było. Co do tych młodych, że my za mało do tych młodych. Ja się z panem zgadzam, tylko że to jest tak, że pan źle trafił, bo ja jestem akurat, ja będę mówił o tym, jak jest i jak ja się czuję. Ja się czuję jak ten emeryt z tej opowieści pani ministry Ministerstwa Edukacji Narodowej. To też o tym jeszcze będziemy mówili, lewackiej, nowackiej. Więc ja na pewno, ja nie mam nic do zaproponowania młodym. Wszystko, co mógłbym im zaproponować, to lepiej, żebym im nie proponował, bo po co? Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego, z tymi młodymi. I tyle. A tam siedzą takie mądrale, co to panie Lechu, no. Oni to wszystko wymyślą, wie pan, jak to zrobić, żeby do tych młodych. Ja już się nagadałem na ten temat. Tam, gdzie trzeba i gdzie nie trzeba, że nie można zostawiać tej młodzieży temu owsiakowi, że trzeba mieć dla nich propozycje. I taki mądry wtedy byłem, że nawet mówiłem, jakie im trzeba organizować zajęcia i dlaczego i w jaki sposób. No i co? No, jakoś się to nie przyjęło i nie spodobało. Proszę państwa, wracając do tego Trybunału Konstytucyjnego, że to jest ostatni szaniec tej demokracji i praworządności, bo to jest naprawdę istotne i ważne. Pokażmy im w tę sobotę, pokażmy im, to wszystko im pokażmy, o czym państwo do mnie mówią, jak państwo dzwonią, jak już się uda pokonać tę bramkę. Co to wprowadza taki niepokój, że tak ciężko się tutaj dostać. W najbliższą sobotę, 10 lutego, przed siedzibą Trybunału w Warszawie, odbędzie się protest wolnych Polaków. Protest organizuje Warszawski Klub Gazety Polskiej. Jak napisano w skierowanym do wszystkich zaproszeniu, celem organizowanego protestu jest wyrażenie sprzeciwu wobec naruszenia podstawowych wartości demokratycznych oraz skierowanie żądań do władz państwowych o zaprzestanie łamania konstytucji i porządku prawnego w Rzeczypospolitej. Chodzi o proste cztery żądania. Obrona demokracji, ochrona konstytucji, ochrona instytucji państwowych i zachowanie praworządności. Ja bardzo uprzejmie, z całego serca państwa proszę, jeszcze raz podkreślam, uważam, że to jest naprawdę
najważniejszy dzień w tym tygodniu, chociaż nie wiemy, co ten tydzień przyniesie, ale jak na razie, to jest najważniejszy dzień w tym tygodniu. I pokażmy im, no, to, na co zasługują, żebyśmy im pokazali. A propos Kasi, jak pan już poruszył ten temat, mnie się bardzo podoba to, co Kasia napisała w ostatnim tygodniku Gazeta Polska, bo powiem tak, ja się minimalnie nie zgadzam z analizą, jaką przedstawił ostatnio na spotkaniu. No, państwo wiedzą, politycy PiS-u odbywają takie spotkania w ramach cyklu Bądźmy Razem, jeżdżą po Polsce. Tam między innymi na spotkaniu w Piotrkowie pan minister Michał Dworczyk, to był dzisiaj na komisji, Mariusz Błaszczak, no są łudząco podobnie, mówił o tym, jaki jest powód siłowych działań rządu Tuska. I mówił na przykład tak, że zemsta to jeden powód tego, że oni na siłę przejmują instytucje, żeby domknąć system, żeby odciąć od informacji, żeby stworzyć sobie możliwości rabunku. I drugi powód tego, że wprowadzają tych silnych ludzi do mediów, prokuratury, teraz podobno do Trybunału Konstytucyjnego, to spłata zobowiązań, które podjął Tusk i ta ekipa postkomunistyczna w Brukseli. A może mówiąc wprost, w Berlinie, tak powiedział. Więc co do tej zemsty, to mnie się wydaje, dlatego mówię, że minimalnie się nie zgadzam z panem byłym ministrem. Mnie się wydaje, że tutaj rację ma Kasia w tym, co napisała. To jest ostatni tygodnik Gazeta Polska i felieton Gorąca Wiosna. Cel wydaje się dosyć oczywisty. Nie jest nim żadna zemsta, ale podporządkowanie instytucjom europejskim, by ich decyzje stały się w Polsce obowiązujące i nadrzędne. To wstęp do wprowadzenia naszego państwa na ścieżkę centralizacji wedle propozycji głębokiej zmiany traktatów Unii Europejskiej. Tu jakże często wspominana w naszej debacie publicznej zemsta, to zaledwie dodatek mający na celu usatysfakcjonowanie aktywu Platformy. Zniszczenie opozycji przy użyciu nielegalnych i na wskroś niedemokratycznych metod podniesie rzecz jasna tego typu paru politycznym dewiantom, ale gra toczy się o nieporównanie wyższą stawkę niż zaspokojenie czyichś kompleksów. I dlatego właśnie ekipa Tuska ma przyzwolenie na działania przestępcze. Żaden europejski organ nie zająknie się nawet o łamaniu praworządności, nawet wówczas, gdy agencje ochrony będą wywlekać sędziów z Trybunału Konstytucyjnego. Rodacy, my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jesteśmy sami, że możemy liczyć tylko na siebie. Żadna Europa, żaden świat, żadna Ameryka zajęta swoimi wyborami prezydenckimi i rozmaitymi kłopotami nam nie pomoże. My możemy liczyć tylko na samych siebie. Dlatego ta sobota, godzina 13, to spotkanie przed siedzibą tego Trybunału Konstytucyjnego, dlatego to jest takie ważne. I dlatego tak ważne będą wszystkie następne tego typu spotkania. Bo tylko my możemy pokazać tamtym, nie chcę się wyrażać, państwo wiedzą, którym, że my się nie damy, że my nie damy tej Polski zniszczyć, bo ten deal, który został zawarty z tą Brukselą czy tutaj Berlinem, to on, no wszystko na to wskazuje, na tym niestety polega, że tutaj ma być ta Polska, jaką my znamy, kochamy i szanujemy, no zniszczona i to tak do zera ze wszystkim. Mnie się wydaje, że o to idzie ta gra i dlatego tak mówię, że bardziej odpowiada mi ta analiza i refleksje Katarzyny niż z całym szacunkiem i sympatią do byłego pana ministra Mariusza Błaszczaka to, co on mówił w Piotrkowie. To się niewiele różni, tam jest rzecz w niuansie, to też, żeby było jasne. Ale na tym polega ta zdrada.
to wszystko, co oni robią, te komisje śledcze, dzisiaj ten cyrk, jaki tam był na tej komisji, to państwo wiedzą, bo przecież cały dzień o tym mówiliśmy. To wszystko służy wyłącznie temu, żeby odwrócić uwagę od tego, co jest istotne i co jest ważne. A ważne i istotne jest to, że oni tę Polskę chcą sprzedać. I jeżeli my jej nie obronimy, to jej nie będzie. Krótka przerwa, zaraz wracamy.